W roku 1632 Smoleńsk znajdował się w granicach Rzeczpospolitej, co bardzo, ale to bardzo bolało stronę moskiewską. Zresztą nie jest to takie dziwne, bo przecież to potężna twierdza, a do zdobycia czegoś takiego nie wystarczy zebrać kilku kolegów, jednego konia i wóz z sianem, wyznaczyć azymut, podejść pod mury kopniakiem, wybić bramę, dać klapsa obrońcom i oświadczyć jestem. To jest o tyle ciekawe, że w tamtych czasach władcy raczej pamiętali, że coś do nich należało kilkadziesiąt lat wcześniej. A z drugiej strony polityka międzynarodowa była chyba trochę prostsza. Nie lubię tego lub tamtego, jestem silny, to biorę sztachetę, miecz, szablę i robię porządek. A gdzie drwa robią, tam oczywiście pojawia się krew. Bo wojna to wojna, zresztą wtedy to było bardzo częste zjawisko. Strona rosyjska zdawała sobie sprawę, że odbicie Smoleńska to nie najprostsze postanowienie noworoczne, a sam widziałem trochę mniejszych, jak nie jedzenie czekolady. Dlatego wykonała kilka ruchów. Po pierwsze, postanowiła zorganizować wielką koalicję przeciw Rzeczpospolitej, bo najwyraźniej w kupie siła. Po drugie, rozpoczęła nabór wojska za granicą. Po trzecie, wykonali liczne reformy w armii. Jeśli chodzi o te dwa pierwsze punkty, to wyszły one dość przeciętnie. Przyjaźnie na plany Moskwy patrzył jedynie Gustaw Adolf, czyli król szwedzki. Ale to wspólne poklepywanie się po plecach i wieczory nie trwały długo, bo rok później Gustaw Adolf już nie żył. No to może nabór wojska za granicą tak szedł pełną parą, także ludzie walili drzwiami i oknami, aby walczyć podczas jakichś tam mrozów gdzieś tam na granicach cywilizacji przeciw mocarstwu, jakim jest Rzeczpospolita. No chyba jednak nie, no tak naprawdę to nie. Nie zmienia to faktu, że Rosja wystawiła wtedy 60-tysięczną armię, pogrupowaną w kilka związków bojowych. 20 czerwca 1632 roku rosyjski Sobór Ziemski podjął decyzję o wojnie z Rzeczpospolitą. I w pewnym sensie to nad wyraz ciekawe zagranie, bo nie ukrywali, że mają jakieś inne cele, jak miłość, dobro i pokój na świecie. A z drugiej strony wpadli na tereny Rzeczpospolitej wrzeszcząc w niebogłosy i chyba liczyli, że nikt im epickiego lania nie złoi. Dlatego stratega, który to wymyślił, powinna być jakaś specjalna nagroda, jak gratyfikacja pieniężna i nosek w stodole. Tak dobre to było. Bo 30 kwietnia 1632 roku umiera jego królewska wysokość Zygmunt III Waza. Nie ma więc centralnej postaci, a to chyba oznacza chaos. Tak dodam, że Moskwa nie przejmowała się w ogóle zbytnio tym, że w 1618 roku podpisała jakiś traktat pokojowy. Udawali, że czegoś takiego nie ma. Nie wolno patrzeć w tamtą stronę. Nasza strona wystawiła trochę mniej liczną reprezentację, czyli 21 tysięcy mocarzy. Początek jest jednak tak średnio zadowalający, bo do stycznia 1633 roku Rosjanie zdobyli 24 zamki i miasta. Chociaż Jeremij Wiśniowiecki w rewanżu złupił prywatne włości carskie, co musiało cara zasmucić troszeczkę. Najważniejszym celem dla Rosjan jest zdobycie Smoleńska i tak 24-tysięczna armia niejakiego Szejna. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Stanęła pod murami miasta. Pod wyrazem stanęła, rozumiemy oczywiście budowanie umocnień, przygotowywanie do szturmu. W sumie oblężenie, a nie bujanie się w miejscu na boki. Początkowo wojska Szejna miały tendencję do rozrastania się. I tak do wiosny liczba żołnierzy zwiększyła się do 30 tysięcy. Wyobraźcie sobie więc, że Smoleńsk oblega właśnie taka rzesza wojowników, że jednym kamieniem dałoby się trafić dwóch lub trzech, zbytnio nawet nie mierząc. Raczej nie ma takiej możliwości, aby pomóc jakoś obrońcom, a przynajmniej jeśli nie posiada się przewagi liczebnej, artylerii lub silnego lotnictwa. I wiecie co? Szkoda, że o tym nie wiedział hetman polny litewski Krzysztof Radziwiłł. Może nikt mu o tym nie powiedział, że to zadanie niemożliwe do realizacji. Lub biedulka zapomniał o tym. Bo na początku marca przebił się do miasta, dostarczając zaopatrzenie. I można to oczywiście uznać za przypadek. Wygrany los. Gdyby nie odwalił takiej akcji jeszcze raz. Zresztą przy okazji rozbił rosyjski pułk. Raczej nie jest to sytuacja przypadkowa, bo ile razy w życiu na pytanie, co robiliście ciekawego w wakacje, odpowiadaliście, że rozbiliście pułk moskiewski cara. Jeśli mówiłem o zaopatrzeniu, to nie miałem na myśli jednego wozu, no dobra, dwóch, trzech żołnierzy, w tym jednego kulawego, a prawie tysiąc ludzi. Wróg musiałby mieć naprawdę dużą wadę wzroku, aby tej akcji jakoś tam nie odnotować.
Rosjanie zbudowali szereg pomniejszych fortów okalających miasto. Obóz znajdujący się najbardziej na zachód posiadał tak dla przykładu wał, zasieki, a nawet własną fosę. I po co takie zabezpieczenia? Ktoś spyta. Bo właśnie tam miało pojawić się Wojsko Rzeczpospolitej. Przynajmniej tak Rosjanie zakładali. 20 czerwca podjęto pierwszą próbę wdarcia się do miasta. W odwecie załoga dokonała dwóch wypadów za miasto. Do lipca Rosjanie zniszczyli 300 metrów muru. I 17 lipca rozpoczęło się pierwsze uderzenie, takie prawdziwe, szturm. Tysiące rosyjskich żołnierzy spadło na miasto, były wybuchy, ranni, zabici. Tak czy siak, Shane dostał mocnego kuksańca i wrócił na pozycje wyjściowe z podkulonym ogonem. Nie wiem, czy bardzo krzyczał na swoich, czy tylko ironizował, ale postanowił przygotować się do następnego szturmu. Tym razem miał być to szturm zakończony sukcesem. Z tym, że całą akcję zepsuł mu Władysław IV, który pojawił się pod Smoleńskiem 30 sierpnia. Dodam, że z odsieczą nie chadza się samemu, bo może o tym ktoś nie wiedzieć. To raczej niech was nie zdziwi, że miał ze sobą 15 tysięcy żołnierzy, to znaczy piechoty, i prawie 10 tysięcy jazdy. A 20 dni później do zabawy dołączyło jeszcze 12 tysięcy kozaków. I pamiętacie ten umocniony fort rosyjski z wałem, z fosą, strażami? Gdyby było to współcześnie, to zasieki byłyby pod prądem, a nad tym wszystkim latałyby śmigłowce bojowe. Wszystkie te środki okazały się przydatne, ale nasi uderzyli najpierw z drugiej strony Dniepru, na siły niejakiego Mattisona. Czyim tam on synem był, to nie wiem, ale wiem, że na jego pozycję spadł hetman Radziwiłł z 7 tysiącami żołnierzy. Umocniony fort zachodni odpierał ataki hetmana polnego koronnego. Rosjanom udaje się jakimś cudem utrzymać pozycję. Ale nasi wprowadzili kolejny raz do miasta posiłki, co staje się już pewnego rodzaju tradycją. Ale to wszystko tak naprawdę nic, bo 21 września Władysław pokazał palcem na siły rosyjskie i kazał je rozgnieść na miazgę. Rozpoczyna się główne uderzenie sił Rzeczpospolitej. Nasi spadają na biednego Mattisona i pozostałe siły rosyjskie. Udaje się po chwili walki zająć pozycje strategiczne. Nasze działa rozpoczynają morderczą kanonadę. Shane rozkazuje kontrnatarcie wszystkim, co posiada. I nie będę ukrywał, poważnie to wyglądało. Gdyby nagle zza Wikla na biegnących Rosjan nie spadły szarże naszej kawalerii. Po pierwszym zderzeniu tylko kilku nie uciekało w stronę własnych umocnień. Chociaż to chyba dlatego, że pozostali zostali zabici. Kolejnego dnia Shane postanawia powtórzyć akcję z dnia poprzedniego, z tym, że bez tłuczki z jego winy. Skutek: w panice rozkazuje wycofać się Mattisonowi po nieudanych akcjach. Nasi rozpoczynają uderzenia na pozostałe siły rosyjskie, które bardzo dzielnie się broniły i muszę przyznać, że i skutecznie. Mimo to dowództwo rosyjskie, nie widząc nadziei, zarządziło w nocy odwrót. Nie spodziewał się jednak chłopak tego, że Władysław postanowi go odciąć. Siły, które jeszcze przed chwilą same oblegały i wyglądały naprawdę groźnie, obecnie znajdowały się w kotle. Shane próbuje oczywiście wyrwać się z tego kotła, ale po ciosie w potylicę wraca do kąta. Sytuacja była bardzo ciekawa, również na etapie pertraktacji. Shane zmuszony został przez własnych podkomendnych do rokowań. Otrzymał 23 punkty, a w tym samym czasie nasza artyleria słała setki pocisków. Shane poprosił, aby nasze działa zamilkły, na co Władysław odparł. Coś w stylu: zaraz, zaraz, przed chwilą mówiliście, że nie ruszacie się z obozu, bo ładna okolica i nasze kule nic wam nie robią, a teraz twierdzicie jednak, że jest jakaś różnica. Pozdrawiam was, moi bracia i siostry. Cześć.